Halo? Ktoś tu jest? Hej. Proszę, wysłuchaj mnie. Potrzebuję twojej pomocy. Czy ty jesteś pan Bartek? Co? Wujek pan Bartek? Ten, co chodził z notatnikiem i pytał o różne rzeczy? Tak, to ja. Wujek pan Bartek. To ja, Maciek. Maciek. Maciek, czemu wszędzie jest tak ciemno? Nie wiem, naprawdę. Ta pani od białej sukienki szperała w skrzynce elektrycznej w przedsionku. Ta pani od białej sukienki zepsuła skrzynkę elektryczną. Tam to temu jest tu tak ciemno. Co jest? Jak sytuacja? Nic mi nie jest. Jest pełno mazi. Nie ma prądu. Nie byłem... Janowscy. Rodzina, która tu mieszka. Spotkałeś kogoś z nich? Jak wyglądają? Zauważyłeś coś niezwykłego? Nic tu kurwa nie jest zwykłe. Co mam ci powiedzieć? Posłuchaj. Jeśli zależy ci na tej durnej mapie, która doprowadzi cię do tego twojego Bartka, rozejrzyj się po domu. Spróbuj wszystko oświetlić najlepiej jak się da. Maś, nie lubi sztucznego światła. Pogadaj z gówniarzem, może coś z niego wyciśniesz. Już z nim gadałem. Mówił, że ktoś grzebał w skrzynce z korkami. Gratulacje. Dzieciak rozgryzł to szybciej od ciebie. Światło elektryczne potrzebuje prądu. Nadążasz? A prąd mieszka w tej buczącej skrzynce przy drzwiach. Uważaj tam na siebie. Jeszcze się tu pokręcę. Jakbyś kogoś potrzebował z mózgiem. Nie. Po raz pierwszy mamusia zostawiła cię samego? Poświeć na maś, jeśli cię blokuje. Aha, poprzesuwaj meble albo coś. Jak jesteś taka mądra, to czemu nie wejdziesz do środka i sama tego nie zrobisz? No jasne, na pewno potrzebujesz moich 40 kg żywej wagi, żeby przepchnąć kilka mebli.
jak pan Bartek? Maciek? Ty tutaj? Jak tu wlazłaś? Powiedzmy, że jestem bardzo dobry w chowanego. Właśnie dlatego pani od białej sukienki mnie nie znalazła. A, rozumiem. Przepraszam, że zabrałem korki. Kiedy przyszła tu ta pani od białej sukienki, wpadłem w panikę. I ja wykręciłem też wszystkie żarówki, które mogłem znaleźć i rozbiłem je, żeby ją odstraszyć. Ale nie wchodziłem do pokoju babci i dziadka. Tam mi nie wolno. Nie mogę pojąć, czemu to aż tyle trwa. Rusz głową! Na pewno byłeś w każdym pomieszczeniu i zabrałeś wszystko, co się dało? Może da się jakoś sprawdzić, czy wszędzie zajrzałeś? Kurwa. Czemu masz pierścionek dziadka? To nie zabawka, wiesz? To naprawdę pierścionek twojego dziadka? Te symbole... No jasne, że tak, ale możesz go na trochę pożyczyć. Tylko odłóż go potem na miejsce, dobra? Hej! Kurwa.
Jezus Maria Tomuś! Wystraszyłeś mnie. Słyszałam jakieś hałasy, ale nie wiedziałam, że to ty. Myślałam, że to jaki intruz. No to zamknęłam drzwi. W dzisiejszych czasach to wszędzie pełno groźnych typów. Jak się tu dostałeś do cholery? No przecież ja sąsiadka jestem. A co, jakby się coś złego działo pod ich nieobecność? Spójrz, no Tomuś. Im dłużej patrzę na te zasłony, tym bardziej mi się podobają. Wszyscy pękną z zazdrości, jak zobaczą moją suknię. Teraz wybacz, ale nie mam za dużo czasu. Muszę zacząć szyć. Marnujesz czas. Byłaś stamtąd, jeśli wciąż niczego nie znalazłeś. Właśnie znalazłem strzelbę. Kto się schował w takim nazistowskim... Nie przyszedłeś tu po jakąś wytrzaną strzelbę. Racja. W takim razie odłożę ją na miejsce. Nie zachowuj się jak smarkacz. Masz nową zabawkę? Brawo. Teraz skup się na głównym zadaniu. Wiesz, gdzie może być ta mapa tuneli? Znajdź ją, bo inaczej będziesz musiał użyć tej swojej broni. Jedyna co za burdel. Jak ja mam tu cokolwiek znaleźć? Wszędzie zajrzałam i nic. Co to? To Janowska nie ma żadnych przyborów krawieckich? Może dzieciaki mają jakieś kredki i linijki, to sobie poradzę, jeśli w ogóle je wygrzebię.
sprzątaj! Dzieciaki narobiły bałaganu, to niech same zbiorą rzeczy. Może teraz uda mi się znaleźć jakieś ołówki i linijki do zdjęcia miary. Ale wciąż nie mogę niczego uszyć bez maszyny. Musi być gdzieś w piwnicy, ale klucz się złamał w tej cholernej kłódce. Tomuś, kochaneczku, pomóż kobiecie w potrzebie. Tu potrzeba męskiej ręki. Ej, to mój slajd, oddawaj. Oddam? Ej, jak to? To ten nudny. Możesz go sobie wziąć. Myślałem, że wziąłeś ten z panienką z okienka. Co na nim jest? Powiesz mi? Pełno kresek i kwadratów. Zupełna strata czasu. Jak niby można opowiedzieć historię bez potworów albo ludzi? Jak chcesz zobaczyć ten nudny slajd, to spytaj tatę, czy możesz użyć projektora w piwnicy. Widziałeś, że w kłódce utknął kluczyk? Pamiętam, że jak psy, w sensie policja, widzi kłódkę, to po prostu w nią strzela. Widziałem to w telewizji statkiem, a potem kopią w drzwi i zabijają gangsterów. Jak chcesz zobaczyć ten... Widziałeś, że pamiętam, widziałem... Poważnie? Jakieś postępy? Znalazłem mapę tuneli, ale jest na slajdzie. Muszę go wyświetlić. Na pewno jakiś projektor jest w szkole, ale... W szkole jest pełno... Nie muszę tam iść. Mają projektor w piwnicy. Powinno pójść łatwo. Dobra, tylko się pospiesz.